Thy name is my healing. Oh, my God. Ta historia wydarzyła się w 1912 roku, kiedy Abdu'l-Bahá odwiedził miasto Chicago. W tym czasie Leroy Ayoas, późniejszy wybitny Bahaita, mianowany ręką sprawy Bożej, był jeszcze młodym chłopcem, niezwykle wrażliwym i pełnym duchowych uczuć. Możesz więc sobie wyobrazić jego radość, gdy miał możliwość znaleźć się w obecności Abdu'l-Bahá. Pewnego dnia, kiedy z ojcem udawał się do hotelu na spotkanie z mistrzem, Leroy zapragnął podarować mu bukiet białych goździków, które kupił za własne oszczędności. Ale z chwilą, gdy zbliżyli się do hotelu, zmienił zdanie. Tym razem zapragnął ofiarować mistrzowi coś o wiele bardziej wartościowego. Postanowił ofiarować mu własne serce. A kto wręczył mistrzowi ten bukiet pięknych białych goździków? Oczywiście ojciec Leroya, nic jednak nie mówiąc, kto je kupił. W czasie spotkania w hotelu Abdu'l-Bahá przemawiał do wszystkich zgromadzonych przyjaciół, a Leroy, siedząc u stóp mistrza, wsłuchiwał się z uwagą w jego słowa. Na zakończenie spotkania mistrz wstał i, podając rękę każdemu z gości, wręczał im jednocześnie jeden biały goździk jako wyraz swojej miłości. Leroy bardzo chciał być zauważony. W głębi serca pewnie też pragnął, aby mistrz dowiedział się, kto kupił mu te piękne kwiaty. Stał za mistrzem i myślał: może właśnie teraz Abdu'l-Bahá odwróci się i da mi jeden goździk. Jeden po drugim kwiaty szły w ręce innych ludzi i wyglądało na to, że nic już nie zostanie dla małego chłopca. Zrobiło mu się bardzo smutno. I właśnie w tym momencie Abdu'l-Bahá odwrócił się i zatrzymał na nim swój wzrok, swój pełen czułości wzrok. Pewnie teraz da mi goździk, znów zapragnął chłopiec, ale nie zgadł. Abdu'l-Bahá dał mu coś znacznie cenniejszego. Miał zatkniętą w pelerynie piękną różę, którą wyjął i wręczył chłopcu. Leroy przyjął tę różę z wielką radością, bo teraz już był pewien, że mistrz wiedział, kto kupił dla niego te piękne kwiaty.